Polskie Radio, radio Orzysz. Witam słuchaczy Polskiego Radia Orzysz. Witam serdecznie naszego gościa, a jest nim Jerzy Fedoruk. Cześć, Jerzy. Witam, cześć. Jerzy przyjechał do nas z mączę teraz. Teraz mączę, a wcześniej? Wcześniej w sumie no, pochodzę z Podlasia i tam dużą część życia spędziłem. No właśnie, pochodzisz z podlasia. A powiedz mi taką jedną rzecz. Z czym ci się kojarzy? Z czym ci się kojarzy? Małopolski ludowy uniwersytet Wz... w? w zdowie. W zdowie! Dykcyjnie trudne nazwa. E, ze szkołą, którą skończyłem. No właśnie. Opowiedz coś o tej szkole, bo wygląda magicznie. No niestety wyglądała. E, znaczy w tej chwili działa, ale w, w trochę zmienionej formule. Teraz się nazywa Małopolski Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Przeniósł się. Ja, ja skończyłem jeszcze szkołę, która się mieściła w pałacu. Mhm. E, mieszkałem w takim budynku m, połączonym... Z pracowniami, pokoiki mieliśmy połączone. Czyli w internecie byłeś? Tak, tak, tak. Taka, taki internacik w, pała, w pałacu. Dwa lata to trwało? Mhm, tak, tak. Mhm. Dwuletnia szkoła. I na tym uniwersytecie dwuletnim, artystycznym, Jerzy Fiodoruk co porabiał? Generalnie jako y, słuchacz te, tej szkoły, y, uczeń, no musiałem się zajmować wszystkim, co, co było tam wykładane, czyli ceramika, wiklina, tkactwo, haft, koronka, jakieś elementy fotografii też z ciemnią, e, trochę ikon, etnografia, pedagogika, psychologia. I chyba to tyle, jeżeli czegoś nie zapomniałem. Czy ten uniwersytet przygotowywał do bycia artystą? To, to znaczy tak, szkoła jeszcze w tamtych latach, czyli na, na początku lat 2000 dawała taki E, możliwość zdania takiego egzaminu instruktora rękodzieła i rzemiosła artystycznego mm -hmm. to Narodowe Centrum Kultury. Mam taki dyplomik, teraz już tego nie ma. Mm, czyli Kaowiec tak naprawdę w dziedzinie e, rękodzieła ludowego. O. Super sprawa. I tam zapałałeś miłością do? Do mojej żony, Liwi. <noise> 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 Liwi. Piękne imię. Pozdrawiamy żonę. E, i, I do czego jeszcze? To znaczy... Tam, tam generalnie tak swoją, swój kierunek w rękodziele na, na ceramikę skonkretyzowałem. No właśnie, tak. tak liczyłam na to, że mi tak odpowiesz, mm -hmm. na ceramikę. Ponieważ... Trochę wiklina też, bo, bo to, to jest tak, że w szkole, może ona nie była jakaś taka dominująca, ale po szkole stwierdziłem, że chcę popróbować swoich sił z, z żywą wikliną, z architekturą jakąś taką rosnącą i, i, i to robię. I masz już jakieś swoje prace z tej dziedziny tak, 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 do tak. pokazania? Ta, takie masz? najbardziej spektakularne duże rzeczy, to teraz ben, będę ogarniał po raz kolejny, zaplatał i, e, i kosił e, to w prostkach na terenie rekreacyjnym. Rośnie taka altana, wydaje mi się, że 7 metrów średnicy. Żywa altana? E, m, żywa altana i tak, taki, m, taka spirala wielka, z, e, z, w, nie, już nie z wierzby, tylko z wikliny. No. Drodzy słuchacze, prostki, żywe altana. Proszę to wygooglać szybciuteńko i zobaczyć, jaki talent ma Jerzy. No dobrze. Lepiej ale... podjechać, bo to bardziej, podjechać. Ba bardziej to niedaleko ro robi wrażenie, bo to jest duże i tam można się zgubić w takim fajnym tunelu. Bo to nie od razu ten efekt jest, tak? Bo to musi no nie, 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 nie. Chodzi o to, żeby to, to za zaczęło się zielenić mhm. i rosnąć. I, I tak naprawdę efekt to się pojawia po latach, kiedy to zarasta i jest doplatane, tak? Bo y nie, nie każdy... Y no, mój wyrób będzie odpowiednio pielęg pielęgnowany, tak? bo ja to zostawiam w rękach jakiegoś inwestora i nie, nie, niektórzy golą, niektórzy na przykład też zdarza się, że coś tam e, nie, nie zadbają i, i coś przyschnie, bo te lata ostatnie są takie małowodne i mhm. trze trzeba się tym zajmować. Dopiero to po, po latach zaczyna wyglądać fajnie. Ale mi podrzuciłeś świetny pomysł, bo my tutaj jesteśmy na polanie kultury. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, że nasz ośrodek kultury zmienił nazwę, jesteśmy właśnie teraz polaną. No, wyobraź sobie idealnie taka twoja żywa no Tak, tak, tak. tak. Architektura tutaj. Zaczynamy właśnie sezon wyplotów od listopada do, no, do, do wiosny, tak. I co, już i na wiosnę można się spodziewać pierwszych efektów, mm, tak? Tak, tak. Szczególnie jak, y, jesienne. No, no, zeszłoroczne twory rosną, nie? Także zeszłoroczne Ale mówisz, zaczynamy, czyli co, z żoną Liwią za wyplatarz, zaplatarz? Mm, no, mamy czwórkę dzieci. Generalnie ktoś z nas zazwyczaj z, zostaje i y, albo robię warsztaty, albo biorę pracownika. Zależy, zależy od tego, jak, jak, co inwestor potrzebuje. No. I chcesz powiedzieć, że wszystkie dzieci są wdrożone w te wszystkie elementy rę rękodzielniczych to, prac? to znaczy, one, one się wychowywały wszystkie. Jakby u boku mojej pracowni. Zdarza się, że, że pomagają, ale no każdy ma tam swój kierunek. Ktoś muzykuje, ktoś gra w piłkę, także dzieciaki, każdy w swoim kierunku. Na, na razie nikt tam w, w, w ślady ojca się nie wybiera w tej chwili. No ale co do mnie, no, czyli faktycznie no, Jerzy, zawód artysta. Ja to zawsze wolę się nazywać rzemieślnikiem. Rzemieślnikiem. Tak, I tak, tak. Jaka jest dla ciebie tu różnica? To znaczy, nie wiem, tak naprawdę to jest jakaś taka, jakaś taka cienka linia. E, dobry artysta musi być dobrym rzemieślnikiem i, i, no i odwrotnie. E, pff, o, wczoraj, wczoraj tam sobie z żoną gadaliśmy. Ja mam, mam wrażenie, że, że od jakichś tam. Kilku, siedmiu, sześciu lat, bar bardziej tak naprawdę wytwarzam niż tworzę, tak? Bo robię naczynia. Oczywiście jakoś tam szukam, szukam kształtu, ale. Ale skupiam się na użytkowości, tak, a nie na tym, żeby to wyglądało. To też jest ważne, ale, ale bardziej mnie interesuje ten aspekt użytkowy ceramiki. Nie? Mm -hmm. A może wykładnie tego, z jakich efektów jesteś bardziej zadowolony? Czy z tego, co powstało jako nie wiem, efekt Twojego power twórczego? Czy właśnie coś, co się bardzo przydaje? Co cię bo, bardziej cieszy? Bo, bo użytkowość. Użytkowość, użytkowość ci cieszy no. i dlatego ja Jestem taki prak praktyczny typ. No. no i bardzo dobrze. Przy czwórce dzieci, no to w sumie chyba nie możesz inaczej. No różnie to bywa, ale no, staram się być praktyczny. No. Bardzo fajnie. E, dobrze. I e, prowadzisz, e, Jerzy, pracownię lipową, prawda? Tutaj gdzieś w niedaleko tak, nas. Tak, tak, tak. Dwadzieścia parę kilometrów stąd. No. Mm -hmm. Dwadzieścia pięć może. Dwadzieścia pięć Dwadzieścia kilometrów w stronę Ełku. W stronę Ełku. Mm -hmm. Jest to pracownia lipowa, mm -hmm. e, ale wyczytałam, że to jest pracownia ceramiki, e, używasz słowa, unikatowej no dlatego, że, że też no tu jednak tworzę, bo jakby nie, bardzo nie lubię siebie kopiować. Jak robię jakieś tam patery, imbryki, czy nawet serię kubków, one, one są niepowtarzalne. Tak? Że, Rozumiem. Że nie, to jest ta unikatowość, no, że tak. jedyny w swoim rodzaju. I kolor. Każdy... Jest tam jakby sporą część szkliw stanowi recykling, czyli też te kolory są takie, pojawiają się tam kolory, których nie powtórzę i, i na przykład w przypadku jakichś tam zamówień większych no, no, zazwyczaj muszę podyskutować ostro z klientem, tak? Żeby albo się otworzył na, na te kolory, które po prostu się pojawią po wyjęciu z pieca, ewentualnie no, no, ja ulegam. Zdarza się, że po prostu wycofuję się z tego recyklingu przy zamówieniach, tak? Ale taka moja seryjna ceramika jest unikatowa też pod kątem koloru, bo, się, bo tam jest recykling ten. Mm -hmm. No, ale akurat to jest element dzieła twórczego, a nie odtwórczego, ta unikatowość. No tak, tak, tak. trzeba tak. ci się to wszystko przeplata. Ej, czyli tak, masz klientów indywidualnych, którzy przechodzą do twojej y -hmm. pracowni lipowej, a co tam jeszcze się dzieje? To znaczy tak, prowadzę kursy, szkolenia, e, tak, także ukierunkowane na instruktorów e, właśnie takich placówek jak wasza, e, szkole ludzi. W szkole hobbystów prowadzę zajęcia z dzieciakami, to akurat we Centrum Kultury głównie, chociaż czasami też jakieś rodzinki do mnie przyjeżdżają. Co tam? No, generalnie. Czyli ty dojeżdżasz, ty głównie. wyskakujesz ze swojej lipowości i, i jedziesz do ludzi, tak. a masz też takie grupy, które ciebie odwiedzają, które do ciebie przyjeżdżają? No, zdarzają się jakieś wycieczki mniej czy bardziej zorganizowane i, i klasa, jakaś szkoła wpadnie i. Mhm. I co wtedy te dzieciaki tam u ciebie robią? Generalnie co kubeczki, patery? Jak... No, czy, dzieciaczki to głównie, głównie jakieś takie drobne naczynia, bo, bo jest, jest yy, że tak powiem, przemiał ilościowy i też nie ma czasu tak, tak naprawdę, jak jest jakaś wycieczka, no to staramy mhm. Się, żeby, żeby zdążyły. Żeby każdy coś tam swojego wykonał. Mm -hmm. tak? A masz jakieś swoje ulubiony jakiś wyrób? Mowa o moich wyrobach? To znaczy nie jeden unikatowy, który ci się najbardziej udał, tylko co najbardziej lubisz robić z tych glinionych? Stawów. Chyba lubię dużą powierzchnię i kafle ścienne, jakieś takie płaskie realizacje. Chodzi o to, że im większa powierzchnia, tym można bardziej pobawić się z kolorem, wzorem i tak dalej. Tak? Z jakąś fakturą i. No dokładnie. Małe, małe naczynia to tam jakby małe pole do popisu, a im większa powierzchnia, tym ciekawiej. Czyli tak jakby zamiast płytek tak, na ścianę. No, nawet nie zamiast, Oznacza. tylko jako. <laughs> nie, jako. Tak. Robię taką ceramikę ścienną też. A ile może kosztować taki kafel jeden? U mnie te kafla 10 na 10 kosztują 25 zł za sztukę. Porównywalna cena do dekorów. 10x10 10 mówisz o centymetrach? Tak, tak, tak. tak. Po... Czy o centymetrach. Nie, centymetrach. Porównywalna, słuchaj, to jest cena do, do kafli dekoracyjnych w markecie nie? czy w sklepie budowlanym. Jak, jak, jak się zorientujesz na ceny takich pojedynczych rzeczy, które de facto są robione w, w tysiącach, a, a są, są niewiele tańsze od, od tego, co jest moje sztuk? Jeden. Jeden. I, sama... I klient może sobie jakby zażyczyć, jakie chce kafle, jakie te... chce wzory. No to, to teoretycznie tak, a w praktyce głównie robię swoje rzeczy i mam jakąś tam ofertę, ale się zdarzają takie rzeczy, że, że, że robię, robię pod zamówienie, ale to już jakby indywidualnie cenię te rzeczy. Tak? Aha, czyli generalnie masz w swojej ofercie, ktoś przychodzi mhm. i sobie wybiera. No, co masz. To jest wygodniejsze, bo, bo jakby realizowanie jakichś pojedynczych zamówień jest. Yy... No, czasochłonne, tak, pracochłonne, i yy, jakby to też, też się przekłada na finanse. No. Mhm. E, takie planowałeś dla siebie zajęcie na, na życie. Takie, takie sobie życie umyśliłeś? Czy tak po prostu nie, tro, tro, trochę to życie się układa tak, yy, że tak powiem, piszę swoje scenariusze i tak się układa. No ale nie, 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 jest, nie jest mi z tym źle jakoś mi się yy, staram się w miarę być otwarty na, na to, co się, co się w życiu pojawia i, i to brać, tak? Po szkole zaraz mi się pojawiła możliwość pracy w pracowni ceramicznej jako instruktor. No, i tam byłem dogadany z, z szefową, że mogę wypalać też swoje rzeczy, i, i tak się po, potoczyło. No. Mhm. I się wkręciłem. Właśnie. No, a, a jeszcze wracając do tej szkoły, do tego Uniwersytetu Ludowego, to jest gdzieś niedaleko, to jest na Podkarpaciu. Koło y, była bliżej Brzozowa, a teraz się przeniosła, jest pod Sanokiem ta szkoła. Kołobek Ksińskiego? No. Lubisz? Nie. Przerażają mnie te rzeczy i jakby znam, znam trochę więcej y, niż, niż same obrazki i cały ten kontekst jego twórczości jest dla mnie ciężki. No jest. jest ciężki i tam jakoś się życie moje, że tak powiem, otarło o, 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 blisko o, o, o samego młodego Beksińskiego i jest mam włosy, mi dęba stają jak to słucham to. <laughs> Dobrze, to, pomyślał to zmieńmy temat. Czyli ty z Podlasia pojechałeś na Podkarpacie do szkoły, tak? Mhm. A potem przyjechałeś tutaj do nas na Mazury? Nie, nie, był epizod płocki, tam pod płockiem, tam skąd żona moja pochodzi. Ale żonę spotkałeś we, we, wzdowie. we wzdowie, tak. Tak. Ona kończyła, a ja przyjechałem zobaczyć szkołę i tak się jakoś przypadkiem się tak zwanym <grym> spotkaliśmy. Ale żona też y, ceramicznie też w jakimś. Nie, nie, moja, moja żona bardziej y, tam w szkole tkacko, graficznie, ona tak rysuje czasami, tam zdobi też moją ceramikę. Zdarza się, takie coś. Uzupełniacie się ładnie. Staramy się. Super sprawa. I wracając jeszcze do tej Twojej ceramiki, to można z tego żyć, tak? Chcesz mi powiedzieć. Na to wygląda. Generalnie, no powiedzmy tak, co to był za rok 7-8, 2007 albo 8, założyłem swoją firmę i od tamtej pory tak naprawdę na jakieś większe. Zlecenia dłuższe, no to e ECEK jest wyjątkiem od, od kilku lat, gdzie, gdzie pracuję też na umowę y, taką, zlecenie, nie, nie, nie o pracę, mm -hmm. gdzie prowadzę zajęcia, ale tak od, od, od tamtej pory nie, nie pracowałem nigdzie mm, na umowę o pracę. Różne rzeczy robię generalnie. Tam już piec postawi, kawałek tynku, i teraz na przykład robię ule, jakieś gliniano, słomione różne rzeczy. No, także. Czyli nie jest tylko ceramika, ale widziałem też, że tynkujesz gliną. No to, to jakby był pomysł na, na budowanie domu, i tam, że tak powiem, na, największy warsztat mój y, y, tej pracy się odbył szkolenie własne. Się Oczywiście z, z dużym udziałem znajomych, którzy się y, zawodowo tym zajmują, i przynajmniej tam teoretycznie zawsze podpytywałem o co i jak. nie. I... O niuanse. Mhm. Twój dom jest pewnie cały w twoich wyrobach, tak? Na, na ścianach są kafle piękne. W, no, w łazience, docelowo też w galerii tam ma być sporo tych płytek, nie? Ojejka, a, a może pokażemy naszym słuchaczom, jeśli masz gdzieś na podorędziu, na telefonie zdjęcia. Mm, mam, mam fotki, to mogę Wam przesłać po prostu fotki łazienki, Super. tak? Można, można tę łazienkę zobaczyć. Na, na no, ja zdjęcie, jestem to. bardzo ciekawa. Myślę, że, myślę, że słuchacze również. Mhm. Spoko, trzeba wkleić w ten materiał jakoś tam. Super. Właściwie tutaj, szanowni Państwo, jesteśmy pierwszy raz w takiej sytuacji, taki covidowy wywiad, że nie widzę bezpośrednio Tomasza, nie Tomasza, Boże, Jerzego, że nie widzę Jerzego, tylko widzę go przez szybę, dlatego tak jesteśmy troszeczkę na dystans. Ale słyszymy się świetnie. Mhm. A powiedz mi, Jurku, czy y, która z grup, z którymi pracujesz, jest taka najbardziej wdzięczna? Kurde, nie, to nie, nie mogę o tym mówić na, na antenie, bo to Tajemnica Tajemnica. To mogę ten poza anteną powiedzieć. Wszyscy generalnie wszyscy. To znaczy, generalnie można powiedzieć, że ludzie, którzy już wiedzą, co chcą robić, tak? Dzieciaczki wiadomo, dobrze się bawią, mhm. a na, 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 najbardziej jakby oddani i deklarowani jako rzemieślnicy są ludzie, którzy już w coś tam w życiu doświadczyli chcą i traktują to jako pasję, tak? Mhm. Tak ogólnie powiem. nie? Ja to tak widzę z mojego doświadczenia, że wielu seniorów przychodzi do nas do Domu Kultury. Ma, ma, mam paru takich seniorów wkręconych Właśnie. mocno tam w ceramikę. I... Ale to jest zaskakujące, bo całe życie na przykład zawodowe poświęcali się jakieś tam mniejsze, na przykład byli nauczycielem, czy byli, nie wiem, cokolwiek innego robili i nagle odkrywają w sobie, ten taki artystyczny sznyt. To się... ka każdy matko, y ludzie nieraz mówią, że tam nie mam talentu, nie potrafię, mm -hmm. a ja zawsze pytam, y ile lat trenowałeś, to czy to, tak? Mówię, no to jak, jak możesz mówić na ten temat, że, że nie potrafisz, tak? Właśnie, że każdy ma taki ten talent, tak? I mm -hmm. każda sztuka jest wyjątkowa, jest unikatowa tak, na tak, swój tak, sposób, tak. Mm -hmm. korzystając z twojej... Z twojego... Skoro trzeba mieć zapał, zapał i chęci, no to... To tego czasami ludziom brakuje, że się poddają, bo coś tam raz nie wyszło, dwa nie wyszło. No ceramika niestety wymaga e, du, dużo, dużo pracy, tak? bo tam rzeczy pękają, coś się nie udaje. To jest jakby natura tej rzeczy, tak. No tak. I trzeba, tego, trzeba tej ceramiki dosłownie natłóc, e, dużo, żeby, żeby, żeby dojść do czegoś, tak. A jest jakiś wyrób, z którego jesteś szczególnie dumny, poza domem, który sam postawiłeś, więc to na pewno jest takim powodem do dumy. Hmm, ale to mówisz znowu do ceramiki, tam wracamy? Nie, mówię ogólnie tak, bo <klimy> okazuje się, że zajmujesz się nie tylko ceramiką <klimy> i architekturą żywą, tak i pleciongarstwem i... No i też tutaj przed wywiadem troszeczkę rozmawialiśmy i Na, mówiłeś, najbardziej, że muzyką o, się naj, też Właśnie zajmujesz. tak do, do tego do tego się myślę, że najbardziej cieszą mnie instrumenty, jednak wśród tego, co robię, bo robię też i ceramiczne mm -hmm. instrumenty, kiedyś robiłem drewniane. Ostatnio w, w ostatnich tygodniach tam coś podremontowałem stare swoje instrumenty, i, i chyba naj, naj, najbardziej to mnie cieszy, że to wydaje dźwięk, nie? że to nie, nie tylko służy jest użytkowe, ale też właśnie robi, robi muzykę. Nie, no to ty absolutnie nie jesteś użytkowy. Znaczy, no, jesteś. Jak? ale... ja instrumenty. Ale, <laughs> no, to... no ale ten aspekt artystyczny tu u ciebie cały czas się przyda. No ale instrument, mocno. jak, jak, jak y jest coś tam schranione w konstrukcji, nie działa, A, no także tak. to musi być dobrze zrobiony. Oczywiście. A jakie to są instrumenty, co piszczałki? Jakieś? Y nie, ceramiczne, takie y można powiedzieć, pneumatyczne instrumenty perkusyjne, nie? bo tam powietrze gra y udu, z takiej rodzinki bębny udu. A drewniane DJ budowałem kiedyś i, i, i no właśnie, mam, mam że tak powiem, <głos》> w warsztacie pozaczynane jakieś do remontu i właśnie się w tym roku zacząłem brać za, za, za naprawianie moich instrumentów troszkę, nie? Czyli masz już jakąś kolekcję konkretną? No, trochę tego się nazmierało przez warsztat. Ile natanie. takich egzemplarzy masz? Działających czy takich czekających w kolejce? Na... A wszystkich razem. Tych akurat DJ to może z 10 sztuk będzie, no. Pięknie zdobione, pewnie? Nie, nie, pytasz? nie. nie. Ja, ja jakoś tak w pewnym momencie, był taki moment, że tam bawiłem się dot, dot painting, takie trochę z Australią inspirowane. Mm -hmm, mm -hmm. To trochę, no, trochę tych kropeczek nastawiałem, ale w pewnym momencie zacząłem tak bardziej właśnie wchodzić w drewno, w jakiś rysunek drewna, jakieś tam ewentualnie cienie bejcą, takie żeby bardziej dźwięki i instrument był istotą, a nie, nie tam kropeczki. Nie, no tak, no, że zresztą zagrać na didgeridoo, no to trzeba naprawdę wiedzieć, jak to zrobić, to nie jest prosta. No, trze trzeba troszkę poćwiczyć. A y kiedy grasz na didgeridoo? ostatnio jak zacząłem remontować te instrumenty, to nawet sobie w robocie tam coś podmucham w pracowni, ale tak w domu wieczorkami, nie? Zazwyczaj. Ale słuchaj, Jerzy, skoro robota twoja jest twoją pasją, to ty tak naprawdę nigdy nie jesteś w robocie. No, żona mówi, że się bawia całe, całe życie. No, po prostu tylko pozazdrościć. Coś wspaniałego. No, zabawa. Zabawa generalnie. Zabawa, no, która... Przynosi wymierne, wymierne efekty. tak mhm. Nie są to jakieś tam, może kosmiczne, też pieniądze, bo y, generalnie dużo w życiu uprawiam recyklingu. Ten mój dom jest postawiony z używanych okien, jakieś tam gliny, słomy, desek wyszukanych gdzieś na eliksach. Nie? Także cegły też wszystkie, jakieś rozbiórkowe, drzwi, okna, wszystko jest y, gdzieś tam wyszukane. No, ale tak, tak. No. Mam, czasu, mam dużo czasu, jakby, żeby to realizować, remontować, naprawiać, kończyć. Nie? A y, przejrzyjmy się takiemu Twojemu procesowi y, twórczemu czy wyrobniczemu, jak tam wolisz, tak sobie myśl. Ja uważam, że twórczemu. Y, pracujesz w ciszy. Co się dzieje w Twojej głowie w, z chwilą, kiedy zaczynasz tą glinę tam ugniatać? Jak zaczynasz sobie, to opisz ten proces. No generalnie tak odkąd b, 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 dzieciaczki zaczęły ruszać tam gdzieś do szkół i się pojawił taki dość ścisły program ramowy dnia, bo wozimy na zajęcia jakieś popołudniowe często młodzież, to tak naprawdę mam jakiś określony czas i mówię, dobra, Jurek, musisz zrobić tyle i tyle kubków i to robię, tak? Także to... Dlatego mówię, mówię że, że ostatnio bardziej produkuję niż, niż, niż tworzę, tak? że to jest taka trochę, trochę maszynka. Nawet mi zaczęła przeszkadzać muzyka w pracy, no bo w związku z tym, że, że, że tą muzykę też czasem tworzę, potrafię się skupiać na jakiejś linii basowej, melodycznej i zamiast się skoncentrować na, na zrobieniu tam 50 kubków, to rozbieram muzykę i zamiast 50 robię 30. Tak? Także wolę, wolę ostatnio pracować w ciszy. Nie? No I, i ro, robię, robię. Działasz. Działa. Czyli dzieciaczków, jak powiedziałeś, jak pochwaliłeś się, masz czworo dzieci. Mm -hmm. Najstarszy ma, najstarsza córa, jak się nazywa? O to ten of, oficjalny. Który oni nie masz... lubią, jak, jak Aha, no, dobra, mówię. No, mam, mam taką jakąś tam z nimi umowę, że to jest. Że się... będą chcieli się ujawniać, to się ujawnią, tak? Parę, no my... razy, parę razy się gdzieś tam ujawniłem i oni tam potem stękają. Nie, tak, że nie, nie no, tam... no oczywiście. To szanujemy jest ich, to jak ich jak prywat, prywatne życie, tak? Tak, tak, tak. Ale interesujące jest to, że jest taka fajna rozpiętość, bardzo interesująca pomiędzy dziećmi. I... Pierwsza trójka to co dwa i pół roku, to jakoś tak w miarę, w miarę planowo i ten. Ale pierwszy i czwarty egzemplarz? Eee, no to, to jest, e, Boże, dużo lat różnicy. Więc 9, 14 lat różnicy, no? 14 mm -hmm. lat. I, ta, I cały czas jesteś tym samym tatą? Mm -hmm. Myślę, że nie, że to się zmienia wszystko, nie? A jak się zmieniło? Hmm, ale pytanie. Nie wiem, ma, mam wrażenie, że trochę mam więcej cierpliwości do tego młodego, tak? Że, że jakiś tam. Wcześniej byłem jakoś zawsze za. Chociaż moja żona tego nie, nie, może nie potwierdzi, że za latem, bo ja jestem taką osobą, która bez, bez pracy się męczy, i... no, ale potrafię się bardziej przy nim zatrzymać, tak? No, że tak nie, nie, nie gonie gdzieś tam. Nie? Mm hmm. Poza tym tamci mieli siebie nawzajem i się bawili ze sobą, a ten jest, że tak powiem, na nas wisi głównie i, i, no, i trzeba mu jakoś tam więcej czasu poświęcić. Nie? I zabierasz go do pracowni? Tak, bywa, bywa tam w pracowni. No. I szanuje twój klimat twórczy, czy tam ci rozwala wszystko? Nie, no, generalnie się, się uczymy siebie nawzajem. Lubi dziury w świeżych kubkach czasami <laughs> zrobić. nie zdarza się. Zdarzyło mu się pudziurawić de dechę, ale potem miał zakaz wstępu do pracowni na, na jakiś moment i. I od tamtej pory jakoś nie, nie zdarzyło mu się takich rzeczy zrobić. Nie? A w waszym domu zapewne nie ma kupionych talerzy, nie ma kupionych… Jak nie ma? I co? Są? Są szef... Nie znasz takiego przysłowia? Szef bez butów chodzi. <laughs> są, są naczynia w dużej mierze, tam jest sporo naczyń mojego nauczyciela. E, e, Lajmut mm -hmm. i Skinki z Litwy, Gandas, taka manufaktura tutaj niedaleko też. No i takich, jakichś second handów fajnych, można kupić nie tylko ciuszki, tylko naprawdę dobrą ceramikę, na przykład jakąś brytyjską, taką z manufaktur, to takie rzeczy moja żona mm -hmm. czasami wynajduje, nie? Mm -hmm. no. I co pewnie, jak do kogoś wchodzisz, to oceniasz użytkownika po ceramice? I to za zaglądam na sygnatury, zawsze patrzę, czy sygnowane, czy... patrzę. Nie oceniam użytkownika po ceramice, raczej mnie interesuje wyrób zawsze, nie? Skąd pochodzi i patrzę, czy to jest toczone na kole, czy taka choroba zawodowa, nie? A jak jeszcze można, jak nie na kole? Można odlewać, można toczyć, można tłoczyć. Dużo jest tych te technik, nie? Tak naprawdę lepić płata z wałeczków jest, jest tego trochę. Nie? A skąd ty tą glinę pozyskujesz? Do niedawna głównie korzystałem z e, litewskiej gliny, właśnie tam z Kowna z takiej e, fabryczki małej, która przetwarzała na, na potrzeby rzemieślników, a teraz coraz Częściej się zdarza, że kupuję takie manufaktur, manufakturowe, niestety tam gdzieś z zachodu te glinki przychodzą, no bo, bo one są y, powtarzalne, bezpieczne i stabilne. Tak? To jest ważne w ceramice, żeby się skład nie zmieniał surowców. No właśnie, ale to muszą być bardzo duże ilości tego tak? Tego materiału. To znaczy, ja, 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 ja przerabiam tam w cyklu rocznym około dwóch ton. Y to, to śmieszna ilość, tak naprawdę, jak mam Niewielka? ceramików, nie, nie. Dwie tony maksymalnie. No. Czyli dwie tony sprowadzasz skądś, tak? Przywożę, to, tudzież ku, kurier mi tam... Głównie jeździłem na Litwę, ale właśnie tam teraz się przychylam ku, ku, niestety z daleka. Kurczę, to trochę, trochę z tym walczę, ale niestety też yy, zwyciężają różne rzeczy. To właśnie stabilność nie? i pe pewność tych mas, że ona się nie, nie różni mm -hmm. z każdą partią. Czyli, czyli... Ja takie miałam trochę wyobrażenie, że no, po prostu można sobie tej gliny trochę wykopać. Ro, ro, robię tę glinę, ale to jest y, czasochłonny, długotrwały proces, tak, że, żeby mm -hmm. przygotować tę glinę. Y, no i to, to, co mówię, trzeba ją stabilizować, trzeba odważać składniki, y, kopalina, czyli ten, to, to źródło nie, nie zawsze jest takie same. To tak naprawdę wypadałoby z każdą serią wykopanej gliny robić ekspertyzy ogniowe i... Je, jest, jest, jest to zabawa tak naprawdę z pozyskaniem materiału. Raczej jak, jak znam takich zawodowych ceramików, to jeżeli ktoś robi swoje masy ceramiczne, to bazuje na kupionych składnikach, które łączy. Aha. Bo one są pewne, tak bo to jest tam czysty kaolin, jakaś, jakiś piasek kwarcowy, mączka kwarcowa, nie? takie rzeczy. I, I to jest pewne. Nie? Mhm. O, super. O. Bardzo to jest interesujące, wciągające. No jest, duża wiedza, duża i ona tam się nie, nie kończy, że tak powiem, bo cały czas się to rozwija. Ja, uczestnicy twoich zajęć, swoich warsztatów zainteresowani też są tą stroną taką techniczną, o której mówisz? Czy bardziej oni sobie przychodzą, sobie o czymś tam rozmawiają, są wychillowani? To znaczy, to, to wszystko zależy od tego, bo tak, zda, zda, zdarza mi się czasami nawet kilka razy w roku prowadzić jakieś takie szkolenia, dla ludzi, którzy się tą ceramiką m, y, chcą zajmować w przyszłości zawodowo, y, i wtedy oni y, y, o bardzo dużo rzeczy dużo pytają, i y, ja staram się też to przekazać. Y, a ci, którzy jakby się traktują to jako hobby, tam też trochę za mało czasu jest, żeby takich rzeczy się uczyć, i tym bardziej też, że żyjemy w czasach, gdzie stolarz po deski jedzie do składu drewna tarcicy, a nie do lasu. Nie? Tak jak tam moi dziadkowie, pradziadkowie, ktoś sadził las, a ktoś wiedział, kiedy wyciąć to drewno. Nie? Tak samo jest w tej ceramice, że po prostu z różnych przyczyn po prostu łatwiej jest kliknąć i zamówić materiał. Tak? Mhm. szybciej, bo wszystkie, bo nie wiem, te cza czasu mamy za mało na wszystko. No, no tak, ja, ale ten aspekt niezawodności tego, także jeżeli robisz trzy kafle, powiedzmy to, żeby one były mniej więcej w, o, o podobnych właściwościach. No to muszę... o te parametry chodzi. Ka -ka kafle to akurat yy, bardziej chodzi o na, naczynia i, i spasowanie współczynników skurczu, szklif, nie? Yy, żeby to wszystko działało, żeby kubek nie, nie przesiąkał, nie, nie rozwalił się przy nalewaniu wrzątku, takie rzeczy, nie? Czyli te wszystkie piece, te urządzenia do obróbki, też masz u siebie w pracowni. Tak, tak. Zajmują dużą powierzchnię? Mm, nie, stosunkowo nie. Ja, ja korzystam z dość, dość niedużych nie, nie nie pieców, tak, bo, bo, bo nie robię jakichś tam ogromnych ilości, nie robię jakichś wielkich naczyń, tak naprawdę, i to jest dość wygodne. Nawet przy jakichś małych zamówieniach jestem w stanie ten piec załadować szybko. dość. Mhm. A y, nasi y, słuchacze mogą u ciebie zamówić? Y, Kubeczek albo talerz? To znaczy, ch chętniej, że tak powiem, obsługuję y, klientów, którzy przyjeżdżają i y, y, podoba im się to, co robię bo zamówienia pojedynczych rzeczy nikomu się nie opłacają tak naprawdę, nie? Chyba, Czyli że... można detalicznie u ciebie kupić? Tak, 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 tak. Można. No, no. A to, to, co mówię, to za, za, bo ty zapytasz się o zamówienie. Wysyłam, no, w, w dobie tego koronawirusa, no niestety. E... Nie, ja pytam zamówienie pod kątem zakupu. Za, tak. Wchodzę sobie na stronę. Nie mam sklepu. E, to, co powiedziałem, ro, robię rzeczy takie e, serie unikatowe i w związku z tym, że nie powtarzam, mhm. nie, nie, nie siłuję się sam ze sobą, żeby powtarzać te rzeczy, to nie masz sklepu. Publikuję na, no, na tym Facebooku nieszczęsnym fotki pieca, jak rozładowuję, Czy tam, jak, jak ten COVID pierwszy raz nas zaatakował, to robiłem jakiś jarmark taki online i, i, i w ten sposób, nie? No bo, żeby stworzyć sklep, to trzeba byłoby tak naprawdę wejść w, w totalną powtarzalność, nie? Czyli wchodzimy sobie na Facebooka Pracownia Lipowa, tak? Mm -hmm. No i Ten trzeba jest mieć kontakt do ciebie. Tak, tak trzeba, albo wyślę fotki z galerii jakieś tego, co mam. No. Mm -hmm. Najchętniej to jak na stacjonarnie obsługuję ludzi, bo, bo to jest dużo zabawy z tym y, internetem. Nie, nie kocham mm -hmm. tego, nie? Nie, nie mm -hmm. kocham tego, tym bardziej, że tak, pokazać człowiekowi kształt, kolory dookoła, no to tak naprawdę. Często skórka za wyprawkę, jeśli chodzi o, o pokazanie jednego naczynia. Tak? Jeżeli ktoś pyta o jakieś tam większej ilości, no to wiadomo, że, 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 że to się kalkuluje, ale na przykład robienie czterech zdjęć kubka za 40 zł to tak wysyłanie, podoba się, nie podoba, to takie. To no, 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 a może inne. A, może, a inny, może inne ucho. No. Nie, 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 nie lubię tego, no. nie lubię, tak, jak człowiek przychodzi na żywo, no tak jak robiłem taki ten jarmark e, online, no to kamerka i coś tam pokazywałem, no to w, wtedy jest spoko. Nie? Dzień poświęciłem na to, a tak jak mam w międzyczasie gdzieś tam między tymi pracami moimi różnymi e, w, zająć się jeszcze tym stroną marketingu online, to, to nie dziękuję. Nie, da, co, nie brak Drodzy czasu, słuchacze, tak? możecie po prostu wsiadać w auto. i Podjechać. A kierunek mącze. Google Maps, pracownia Lipowa ładnie pokazuje, tylko o do nie wolno słuchać Google Maps w pewnym momencie, tylko dojechać do szarejek, ale to już tam na, na stronce chyba no, nie, nie mam opisanego, muszę to opisać. No. Ale, nam, ale nam się pięknie zastąpiło. Ostatnim naszym gościem był właśnie Dawid Bedeński z szarejek. Mhm. Wiesz? Nie wiem. No, no to musisz posłuchać tam tego wywiadu. Okay. Właśnie opowiadał o swoich szarejkowych wzgórzach. Czyli szarejkowe wzgórza są... No dobra, ale są szarejki pod Oleckiem i są szarejki... A, A racja! A, on... A nie, nie. To on spod y, Gołdapi. No to, ta, to tych szarejek jest w ogóle tutaj na ma Mazurach trzy albo cztery sztuki, mi się wydaje. <grym> te, te moje to są te najbliżej Ełku szarejki. Nie? Czyli nam taka y, krajoznawcza, taki aspekt tej rozmowy nam teraz mhm. wyskoczył. <grym> nie wiem o co <grym> chodzi, ale właśnie zauważyłem, że, że sporo miejscowości występuje wie wielokrotnie tutaj na Mazurach, nie? No dziwne. Jakaś strategia, to co, to śmieszne to jest. No tak. śmieszne. A powiedz mi, że masz jakieś plany na przyszłość, takie, jakieś takie ambitne, jakiś taki cel duży jeden, który... Czy znaczy takie moje ceramiczne tam marzenie, to ceramika wypalana ogniem żywym, nie? żeby tam nie, nie prąd, tylko prawdziwy ogień hulał po piecu i tam... Ja, ja jestem blisko tego, bo piecyk stoi, czeka na odpalenie, tylko nie mam... E... Tak naprawdę czego nie mam. Brakuje mi może drugiej osoby, która by, by jakby też była podobnie w tą ceramikę wkręcona, bo tam trzeba siedzieć przy tym piecu kilkanaście godzin, nie? I to, nie da to... się wkręcić żadnego z potomków? Mm, nie chcę nic na siłę tam robić. No tak. Tak, mają sam swoje pomysły, pasje i to. Ale I... to cudowne, że tak to szanujesz ich. Staram się. <laughs> może kiedyś tam pozwiedzają po, po trochę świata i, i stwierdzą, że. Praca w domu, Taty, była wygodna, bo ona jest wygodna. No, jest super wygodna. A y, każdy ze swoich wyrobów jakoś asygnujesz, tak jak malarz podpisuje swoje y, obrazy? Tak? Sta staram się pieczęć odbić, tutaj tak? Tutaj chyba się a, ud nie udało. A wypiłeś zdarzy. już soczek? Wypił nie, nie, jeszcze nie. To pokażesz do kamery, jak to tam na dole wygląda, ten twój. A jeszcze, jeszcze mam sok, to będę Aha, musiał go rozlewać. Ale ten wójt. właśnie zaglądam, że ten nie ma asygnaty, nie? Zda zdarza się. <laughs> No trudno, ale generalnie podpisujesz. Tak, tak. Albo, albo jest piecząteczka z nazwą pracowni, mm -hmm. e, albo jakiś tam. I rok wrzucasz też w ten podpis? Na większych rzeczach, na takich bardziej tam. E, na kubeczku to trochę mało miejsca. No i, i też jakby. Mm -hmm. e, no, ma, ma, mam taki e, jakiś. E, e, podejście takie, że, że nie, nie, nie lubię też tracić czasu na e, jakieś tam drobiazgi, duperele i po prostu jak, jak sobie przekalkuluję mój mózg, e, że e, na przykład na 100 kubkach musiałbym napisać 2020, że to rok, że coś tam, to już od razu liczę, że w tym czasie zrobię cztery kubki nie? kolejne. I to tak ta, ta, ta mam. To faktycznie nie? jesteś nastawiony na, tak na efekt, na... na no opro... słuchaj, ja się z tego utrzymuję, tak? Mm -hmm. Jakby mm, dłubanie przy jednym, przy jednym naczyniu, mm -hmm. e, sam napis, nie bo, bo, bo robię sporo kubków z, na z napisami, sam napis zajmuje dużo czasu, bo tak naprawdę, tak wyrycie tego napisu, zrobienie retuszu, przetarcie szkliwa, jeszcze raz przetarcie tam szkliwa, e, żeby został tylko w, w napisie szkliwo, no to jest, jest kupa roboty, tak naprawdę. Nie? I mm -hmm. ka ka każda ryska na, na, na naczyniu to jest. jest Kupa czasu i tak naprawdę e, no, musi się to opłacać. Nie? Czyli co, Jerzy, zatrudnisz pomocnika? Zdarza się, zdarza się, że tam na akord ktoś tam przychodzi, czasami dzieciaki, czasami ktoś przychodzi, jak mam większe jakieś ilości tam do Dokładnie. Czasami mam stażystów, uczniów, y, takich długo, długoterminowych, też się to zdarza. Nie? A dużo z twoich prac wy, wyjeżdża za granicę, poza granicę kraju? Na pewno, tak, tak, tak. Tutaj tu na, na Mazurach sporo ludzi tam z Niemiec, a jak wędruję gdzieś po jarmarkach, no to generalnie głównie jestem jarmarkowo dostępny w Stoku mhm. I Biały Stok się otworzył a, ostatnimi laty na, na zagranicznych turystów, tudzież jakieś tam pary mieszane przyjeżdżają i, i wędruje moja ceramika wszędzie. nie? Super. A do Węgorzowa też? Tam jest wielki międzynarodowy no w, w tym roku covidowo było jakoś odlotowo hmm. i był mały ten jarmark. I... Tak, Ale byłeś. To bywam, bywam. bywam no. hmm. Węgorzowo jest mega ceramiczne i to jest trudny rynek, jeżeli chodzi o, o ceramikę, bo nigdy nie tam tam sprzedaż. Nie? Że jakby tam jest tak dużo tych pracowni ceramicznych, 30 pracowni się wystawić, 40 potrafi i przyjeżdżają goście ze wschodu z cenami, z pięknymi wyrobami i z wschodnimi cenami jakaś mm -hmm. Ukraina czy Białoruś i, i bardzo często no, nie, są bezkonkurencyjni pod kątem ceny, tak? Rozumiem. No, także no. Węgorzewo jest, jest trudne. Raczej, raczej Białystok. Mm -hmm. Ale bywam tam, bo, bo też jako ceramik lubię, lubię tam się e, pojawić, bo widzę, e, jak się rozwija ta ceramika, jak moi znajomi tam e, zmieniają tą ceramikę, rozwijają, tak? I w jakim kierunku się ogólnie rozwija ceramika teraz? Jak to ty widzisz? No generalnie w takiej, co, coraz więcej jest ceramiki użytkowej, takiej do co, codziennego użytku. Czy kiedyś były bardziej te, ja pamiętam u babci talerze na ścianie, takie wiszące, mhm. tak teraz bardziej idzie w stronę, że tak, no, można to wykorzystać. Tak, jest, jest, jest jakiś trend taki na używanie ceramiki ręcznie robionej. Coraz więcej ludzi za tym podąża. No. Mhm. I każdy swój wyrób <laughs> szkliwisz? Generalnie instrumenty, instrumentów, nie szkliwie, bo, bo szkliwo trochę no, psuje brzmienie tak naprawdę. Nie trochę, tylko bardzo psuje brzmienie. A masz ze sobą dzisiaj instrumenty? Nie. Ale wziąłeś garnuszki. Coś tam wziąłeś Także pokażemy no, Państwu pokażemy, no. kilka garnuszków ładnych, pięknych. Czy garnuszków, czy ja nie ubliżam twoim nie, wyrobom tych garnuszków? Nie, nie. nie, to taka pospo, bardzo pospolita nazwa. Mm -hmm. Garn, szobi garnki. No. No ja tak. też, też mówię na, na swoje prace gary. A, gary. Stąd też perkusyjne pewnie u, u ciebie takie. To raczej wcześniej była ten przed ceramiką perkusja i perkusjonalia bardziej niż perkusja. Ale w zespole grałeś? No, by, by było parę takich składów, których tam sobie po, pobębniłem i podmuchałem. Parę składów? No tak, Czyli tak, tak. czasy tak, tak, takie tak. nastolatkowe, czy też już poważniejsze? Na, na nastolatkowe, na ale chociaż potem już jak były dzieciaczki, mieszkaliśmy pod Wiamstokiem, to nawet robiliśmy muzykę do spektaklu, także to już było tak poważnie, poważniej. Nie? Jakiego? pokusa Anny Drelichowskiej. To był taki autorski spektakl taneczny, wystawiony tam kilka razy w, na, na deskach Teatru Dramatycznego. i W stoku. Tak, tak, tak. tak. Węgierki? Tak. Mhm. Mhm. Nie no, to super. To I po, to po, potem poważna. moja załoga robiła, yy, tylko że się zamieniliśmy. Wtedy żo moja żona tam yy, śpiewała, ja zostawałem z dzieciakami i robili... Do fa bardzo fajnego spektaklu się nazywał Metropolis. E, Tuż ludzie, z którymi ja, ja grałem muzykę, e, po podmienili mnie moją żoną. Taki był układ, że, że teraz ona, nie? Fajniejsza się okazała jednak. No, potrzebowali wokalistki, nie, nie kolejnego bębniarza. Tak? <grym> Czyli razem muzykujecie? Rzadko, domu? Się, rzadko się zdarza, że razem muzykujemy. Raczej jak ktoś przyjedzie, nie? Także ktoś tam z, z zewnątrz sprawia, że coś się pojawia. To wtedy muzyka. dołączacie chętnie. No. A dzieciaki wasze są muzycznie uzdolnione? No, Dwójka skończyła szkołę muzyczną pierwszego stopnia, jedna prawie, prawie skończyła, się poddała w pewnym momencie osoba, ale generalnie muzykują. No, no to cudownie. W ogóle fa fajna rodzinka, jak tak cię wysłucham. Czy tak aż bajkowo to wszystko brzmi? Nie, normalna rodzina, całkowicie. Czyli chyba. też się kłócicie, rzucacie garami w siebie? <grym> <grym> Dobra, już nie zdradzamy sekretów. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że też Wam się tak Jerzy bardzo spodobał jak mi. Um, polecam pracownię Lipową, polecamy wspólnie zapoznanie się z wyrobami Jerzego. Ja Tobie bardzo dziękuję za ja to, dziękuję. że zechciałeś tutaj do nas przyjechać, podzielić się swoją pasją. Um, no i co, do zobaczenia. Już mam nadzieję w normalnych warunkach, pokovidowych. Mam też taką nadzieję. Pozdrawiam. Pozdrawiam, cześć. Cześć. Polskie Radio